Cześć kochani, witajcie w nowym roku. Witajcie serdecznie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z Mierzymy i dzisiejsze Mierzymy jest bardzo specjalne, dlatego że jest to Mierzymy z firmy JJ's House. Sukienki, które ja zamówiłam z myślą o moich urodzinach. Ogólnie JJ's House słynie z tego właśnie, że ma sukienki na przeróżne okazje, prom, ślub, koktajlowe sukienki, sukienki dla mamy pani młodej, dla druhen. Nie tylko takie sukienki, ale właśnie w większości, jak również posiada ta strona akcesoria i buty, nawet właśnie ślubne. Co mi się podoba w tej firmie, to to, że możecie mieć szyte te rzeczy na miarę, także nie trzeba się martwić z rozmiarem, wystarczy wysłać im swoje wymiary i macie uszytą sukienkę na miarę. Także ja dzisiaj właśnie będę przymierzała Wam sukienki, które były szyte właśnie na moją miarę. Ja wysłałam im moją rozmiarówkę, moje właśnie ile mam tu w centymetrach, właśnie w biuście, w talii i w biodrach. Jak również jaki mam wzrost. Także tak, zamówiłam 4 sukienki. Także dobra, zaczynamy. Pierwsza sukienka, którą mam nadzieję, że włożę, bo jeżeli mi się sprawdzą, jeżeli dobrze będę wyglądała, to chcę przynajmniej w 2 sukienkach wystąpić na moje urodziny. Właśnie na wstęp myślę o tej, ponieważ ta suknia jest długa. Ja w ogóle Wam tutaj pokażę zdjęcia, jak te suknie wyglądały na stronie. No i właśnie, o wow, cała, słuchajcie, w cekinach. Zobaczcie, taki ma dekolt, chyba nie za duży. Ma też poduszki wszyte. Ma taki jakby pasek z cekinów, cyrkonii. I z tyłu jest tak trochę krzyżowana. I to jest suknia maxi. Nawet bym powiedziała z takim delikatnym trenem. Także tak, widzicie, tutaj macie wszystko podpisane. W ogóle suknie, wcześniejsze suknie też, które od nich mierzyłam, one były takie bardzo duże i takie princeskowe. Teraz zamówiłam właśnie coś takiego mniejszego, ale też robiącego mega glam. Suknie są robione po prostu przepięknie. To jest jakość najwyższa, bym powiedziała. Także przymierzymy. Okej, i mam już tą sukienkę na sobie. Powiem Wam, że mogłaby być ona trochę ciaśniejsza, szczególnie tutaj w biuście. Jest troszkę za duża, ale to też chyba nie problem, żebym ja sobie tutaj tą jakoś zmniejszyła. Trochę jest za duża też w biodrach, aczkolwiek ja się czuję w niej komfortowo. Nie wiem, może trochę schudłam od tego momentu, kiedy wysłałam im te moje wymiary ostatnie, ale zobaczcie, jak pięknie się mieni. Tak wygląda tył, bardzo ładnie. Powiem Wam, że też dość dobrze podtrzymuje tutaj biust. Podoba mi się tutaj właśnie ten paseczek. No i właśnie, ona ma troszkę ogon. Także już Wam pokazuję. Widzimy? Także taki ogon. Powiem Wam, że bardzo ładnie, bardzo mi się podoba. Co mi się też podoba tutaj, to ten właśnie trochę marszczony materiał. Bardzo, bardzo ładna. No. Czuję się jak godes. Zobaczcie, jak się pięknie prezentuje, jak się pięknie mieni. Kolejna sukienka. Ja bym powiedziała, że to jest taka zwykła sukienka. Zwykła, niezwykła, wiecie. Wydaje mi się, że mogę w niej wyjść nawet też na kolację. Czy wyjść po prostu do znajomych na parapetówkę czy tam domówkę. Jest to czarna sukienka na takich grubszych ramionczkach, oczywiście z zameczkiem z tyłu. Dekolt nie jest za duży, jest taki idealny i ona ma takie dwie falbany.
I bardzo mi się ta sukienka spodobała. Z tego co widzę, to chyba ten tył jest dłuższy, ale nie wiem dokładnie. No powiem wam, że jest pięknie uszyta, nie ma tutaj żadnej skazy. Ja bym chętnie do niej założyła pasek, co też chyba zrobię, żeby wam pokazać. Podoba mi się właśnie to, że ma takie dwie falbany, taka jest trochę princeskowa, ale mimo wszystko taka bym powiedziała, jednak do założenia, wiecie, nawet na romantyczną kolację, czy nawet do, nie wiem, na spotkanie z rodziną. Jest ciężka, bardzo, bardzo ładna, także przymierzam. I mamy czarną sukienkę. Ta sukienka troszkę lepiej leży, jeśli chodzi tutaj o biust. Jest bardziej dopasowana też w talii. Ja talię ogólnie sobie, jak zamawiałam, zaniżyłam o mniej więcej 3-4 cm i bardzo się cieszę, bo jest tak ładnie dopasowana. No i zobaczcie, jak pięknie wygląda ta sukienka. Nie jest ona taką typową miniową, nie jest bardzo, bardzo krótka. No jest świetna, jest po prostu świetna na każdą okazję. O, jak pięknie się rozklaszowuje, cudna, naprawdę cudna. Także wow, piękna, bardzo mi się podoba. I tak wygląda ona właśnie w całości. Zakochana jestem. Chyba sobie będę dzisiaj w niej cały czas chodzić, bo po prostu mistrzostwo. I powiem wam właśnie, że można ją przyozdobić jakimś paseczkiem. I ja chyba to zrobię, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądać, bo lubię paski ogólnie. Wiecie, że lubię, także no. I zobaczcie, tak wygląda z paskiem, właśnie czarnym z Gucci. Mistrzostwo, jak dla mnie. Mi się bardzo podoba takie połączenie. Do tego bym ubrała właśnie złote szpilki, bądź czarne i jeszcze dodatkowo może jakiś złoty łańcuszek. Wow! Kocham tą stylizację. Nie mogę się napatrzeć. Piękna, piękna! Kolejna sukienka, no to powiem wam, że tutaj trochę mnie poniosło. Chyba ze wszystkim, z kolorem i w ogóle z teksturą tej sukienki, ponieważ jest to sukienka, zobaczcie, w takim bardzo nietuzinkowym kolorze, takim morskim bym powiedziała, i ona jest welurowa. Jest to suknia maxi, także tak, i ona jest w ogóle strasznie taka gruba. Ja bym powiedziała, że to jest taka fajna na zimę suknia, także jak na przykład, nie wiem, na jakąś okazję właśnie w zimę, będę miała, no to założę. Mi się podoba to, że ona ma opadające tutaj ramiona. No i ona ma tutaj bodajże też rozcięcie właśnie na nogę. No i co mogę powiedzieć? No, przemiły materiał, tak jak powiedziałam. Aha, jeśli chodzi właśnie jeszcze też o kolory. Kolory, tam jest pełno kolorów do wybrania i możecie sobie po prostu wybrać jakikolwiek kolor chcecie. Naprawdę tam jest tak duża paleta kolorów, że po prostu sztos. No, także tak wyglądała ta, to jest taki pasek tutaj jakby, no, taka, no nie wiem, trochę coś innego, no nie? Ciężko będzie znaleźć okazję na tą suknię, ale kto wie, może jak przymierzę, to się zakocham, powiem, będę w niej chodzić codziennie! Okej, okay, i mam kolejną sukienkę. Powiem wam szczerze, że ja w niej się czuję jak trochę taka księżniczka Disneya. Może dlatego, że jest takim, w takim właśnie kolorze bardzo nietypowym. Tutaj ma właśnie takie wyjście, rozcięcie na nogę. Powiem wam, że no oczywiście nie jest to taka dzienna sukienka. Myślę, że na jakąś okazję, taką naprawdę okazję można ją założyć właśnie między innymi na ślub. Może być to fajna opcja właśnie dla druhen. Ma bardzo ładny tutaj dekolt. Bardzo ładnie się prezentuje. No i właśnie taki jest lejący materiał. Tutaj może zamiast tego paska lepiej by wyglądał jakiś błyszczący, ale to tylko ja. To tylko moja, wiecie, moja opinia. No, bardzo mi się podoba. Powiem wam, że jest właśnie taka ciepła, gruba. Ładnie się układa. Powiem wam, że tak mi się wydawało, że nie będzie się dobrze układać, ale ładnie się układa. Mogłaby być troszkę ciaśniejsza w biuście, ale jest ok, ładnie dolega, także nie będę narzekać. No, bardzo ładna. I tak wygląda w całości. No, także może na następne
na następne święta. Czemu by nie? I ostatnia sukienka, na którą bardzo jestem podekscytowana, żeby w końcu ją zobaczyć i otworzyć i przymierzyć, ponieważ mam nadzieję, że to będzie moja główna sukienka na moje urodziny. Oh my god! Uwielbiam tiul, kocham tiul, po prostu księżniczki kochają tiul. Jaka piękna! Zobaczcie, jak ona wygląda. Nie, no to jest po prostu, nie, to jest moja sukienka. Cieniutkie ramionczka, wszyte tutaj pady, więc wydaje mi się, że spokojnie bez stanika można iść. Tył tej sukienki, już Wam pokazuję, jest na zamek, ale tutaj też można zapiąć. A nie, nie zapiąć. Jakiś sznurek tutaj musi być. A jest, jest tutaj sznurek. I to jest takie troszeczkę gorsetowe tutaj. No ja sobie chyba sama, nie no, poradzę sobie. Zaraz to przewiążę i zrobię. Co mi się jeszcze podoba w tej sukience, oczywiście oprócz tego, że pięknie się świeci i po prostu jest tak princesowa, że masakra, to to, że ona ma takie z tego tiulu takie nieregularne falbany. To nie jest tak falbanka, tak jak w tej czarnej, że falbanka i pod nią falbanka, tylko ona jest tak ułożona asymetrycznie. Po prostu, jak widzicie, jedna jest tutaj krótsza, druga jest dłuższa. Tak jest, taka jest, no piękna. Także mam nadzieję, że będzie dobra i że będę wyglądała w niej ślicznie, bo proszę, 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 żebym wyglądała w niej pięknie. Przymierzam. Tak przewiązuję tutaj, słuchajcie, te szlufki. Powiem Wam, że nawet o to zadbali, żeby to było wszystko po prostu dopieszczone i dopięte na ostatni guzik. Zobaczcie na przykład na końcówkę tej sznurówki, bym powiedziała, tego materiału. Jest też wykonana właśnie z takich perełek, przez co łatwo się to po pierwsze jakby, no, przedzieramy się przez te dziurki. To dodatkowo jest to takie ozdobione, nie wisi to takie, wiecie, taki zwykły materiał. Także jak widzicie, to jest wszystko po prostu tak dopięte na ostatni guzik, że ja jestem pod wrażeniem. No i kochani, gwóźdź programu. Kocham, 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 kocham. Jest po prostu ta sukienka przepiękna. Co prawda, ja nie mogłam się tak do końca dobrze ścisnąć, bo tutaj jeszcze przydałoby mi się, aby ona była bardziej dopasowana, ale po prostu ja ją kocham. Ja ją kocham, to jest moja sukienka na ślub. Na ślub. Na moje urodziny. Czuję się, to jestem ja. Zawsze miałam taki styl właśnie księżniczkowy. Tutaj świecidełka i w ogóle. Także może jeszcze coś takiego zrobię, żeby tutaj bardziej ten biust uwydatnić. Będę musiała coś zobaczyć, może jakieś takie taśmy, bo jednak mój biust jest ciężki i opadł trochę w dół. Ale myślę, że coś zaradzę. Zobaczcie nawet właśnie te ramionczka, no takie są piękne. Bardzo mi się podoba. Bardzo, jeszcze jakieś takie rozkoszne buciki, szpileczki. Och, i jestem po prostu w siódmym niebie. I widzicie, jak właśnie ten tiul się układa? On jest taki nieregularny, przez co ona jest jeszcze bardziej taka puszysta, taka fluffy. Uwielbiam. I tak wygląda w całości. Nie no, mistrzostwo. Ta sukienka to jest. Nie umiem się zdecydować, która mi się najbardziej podobała, bo wydaje mi się, że ta to jest numer 1, czarna to numer 2, złota numer 3 i jednak na samym końcu jest ta niebieska. No bo to przecież ta to jest, ach, przepiękna. Czuję się jak taka calineczka w niej. Także kochani, to by było na tyle. Mam nadzieję, że film Wam się bardzo podobał. Mi się bardzo, bardzo, bardzo podobał ten film. Bardzo mi się podobały te rzeczy, te sukienki. Rozpoczynam nowy rok z po prostu idealnym humorem i z idealnym mierzymy. Nie mogę się już doczekać swoich urodzin, pomimo tego, że może niekoniecznie będę mogła gdzieś wyjść, ale na pewno się spotkam z moimi znajomymi i będę na pewno robiła jakąś imprezę. Także kochani, mam przynajmniej już kreację załatwioną. Bardzo dziękuję za te sukienki JJ's House. No i co? Widzimy się niedługo.